Monika, znajdujemy się w Domu Nadziei. Realizujemy ten materiał kilka tygodni po pierwszym filmie. Chciałem Cię zapytać, co u Ciebie słychać, bo bardzo wielu odbiorców właśnie jest zainteresowanych Twoim losem, to co się dzieje u Ciebie w życiu, a wiem, że właśnie być może niedługo uzyskasz stabilizację. No tak, bo to jest prawda. W tej chwili obecnej przebywam jeszcze na dworze. No to jak mówiłam, już chodzę sobie z tego, czytam się rzędy na łapce, lubię chodzić, ale siostra żona zabiera mnie do Dylak i właśnie jutro o godzinie 13 mam być tutaj w Nadziei i z panią Martą, pani fotograf, ona zawiezie mnie do Dylak. Mhm. Także już będę miała stały kąt i stały ten. Tylko tak jak mówiłam przedtem, jeszcze właśnie mam mały dylemat, bo jak byłam na tysiąclecia w Nadziei tam w schronisku u Mariusza, zapłaciłam za 2 miesiące, za kwiecień i za czerwiec, za maj i za czerwiec. Czyli ja w czerwcu w ogóle nie byłam, bo czerwiec upływa, to chyba on powinien mi zwrócić te pieniądze, prawda? To jest 500 zł, dla mnie to jest dużo. Bo za 500 zł to mam kawy, cukru na kupie konserwowej i mam przygotowany produkt, jak pojadę. Znaczy, bo ty powiedziałeś, że tam też jest Dom Nadziei, a to nie. Tam gdzie właśnie przepłaciłaś, tak? Tam, gdzie zapłaciłaś więcej. To jest też Dom Nadziei. Mariusz ten, co tutaj prowadził. Tak? Też. Tak, tysiąclecia. I tam chyba jak się nie mylę, bo dwóch chłopaków zeszło braci. To tam zaraz mieszka. Raz, dwa, trzy, z Mariuszem 5 osób chyba tam zaraz mieszka. Także to jest tysiąclecia, jest od strony ulicy to jest poczta na dole, a do tego ośrodka się wchodzi od podwórka i to się i mamy, tam mają całe piętro. Tam jest kuchnia zrobiona elegancko, tam jest wymalowane wszystko. To wszystko chłopaki sami malowali. Mariusz, Olek, Arek i tam kogo przyjął, nie? Monika, wiele było pytań o Twoją kondycję fizyczną. Jak się czujesz w tej chwili? No, kondycję fizyczną. Ja mam problem tylko jak jest zmiana pogody z tymi nogami, bo w lewej nodze mam śruby, łydce. A jak mówiłam, prawą nogę mam spaloną, przyszczepy mam. Jak jest zmiana pogody, to mam niekiedy problem z chodzeniem. Tylko, że ja dopóki mogę, to chodzę bez kuli i bez łuska. Tak. Dopóki mogę, to chodzę sama. No dużo ludzi słyszę docinki, o pijana idzie, bo to. Tylko, że ja nie wiem, tak, ja, jak to się mówi, ja pyskuję. I ludzi nie znam, pyskuję, bo się odwracam i mówię, nie życzę panu czy pani tego, co ja przeszłam na stole, 3 razy będąc na stole z nogą i po 1,5 miesiąca ja chodzę bez kuli, bez łuska, bez niczego. Mhm. Nie. Tutaj rozmawialiśmy wcześniej, że właśnie masz na twarzy jakieś rany, które wynikają z jakiegoś konfliktu, tak? Że coś tam się wydarzyło? No bo to było na armatce. Na Placu Wolności, nie? Armatka, tam taki, no też bezdomny, ale bardzo, bardzo, bardzo pijany. Zaczepiał z taką panią, która siedziała na pierwszej ławce. Na początku myślałam, że może oni są razem, bo tak, ale później jak ta pani zaczęła pyskować po nim tego, ja mówię, chyba coś jest nie tak, nie? No i podeszłam i... Stanąłeś w obronie? W obronie tej pani, bo on chciałby łudzić od tej pani pieniądze, nie? Aha. I ja mu powiedziałam, no typowo językiem ulicznym, że ma sobie tego, nie, stąd wypadać. Ale on, jak to nie, on jeszcze wypije tego. I on mnie tak popchnął i ja z tą nogą, bo nogi mam słabe, tak jak mówiłam, w lewej mam śruba, to mam po przeszczepach. I upadłam i właśnie zaharatowałam sobie oko, ale dobrze, że upadłam na ręce, bo mu upadłam na twarz, to miała całą budzie starą. No ale się podniosłam, no i tak solidnie mu dałam ten czub kupi.
Dobrze, słuchaj, jeśli chodzi o twój wyjazd tam do Dylaków, czy to siostra Aldona ci zaproponowała ten wyjazd, czy poprosiłaś? Siostra Aldona, bo ja się zapytałam, a siostra Aldona powiedziała, że może mnie wziąć z sobą do Dylaków. To jest ogromna szansa dla ciebie. I ja się zgodziłam. No, to jest ogromna szansa na to, żeby być w bezpiecznym miejscu. Tam na pewno jest jakiś regulamin, prawda? Ale no, ja się przystosowuję do... Ja wszędzie, gdzie nie byłam, panie redaktorze, przestrzegałam regulaminu. I kiedy już miałam takie nerwy, gdzie pana, jak panu mówiłam, jak byłam w Słowiańcicach, tak, to byłam na 70 osób sama na kuchni, nie chciałam pomocy. I dawałam radę. I to było 70 porcji rano przygotować. Zupę no się już nalewało do okienka. Skarżyła, ale kolację, wszystko trzeba było. I ja potrafiłam klucki śląskie robić na tyle osób. I tylko poprosiłam chłopaków, bo to trzeba duży garść ziemniaków, wszystkiego. No ale sam kierownik był bardzo zaskoczony, że ten... No, ja lubię kuchnię. Przepraszam, ja ale, lubię kuchnię. Ale widzisz dla siebie miejsce też w Dylakach, gdzieś w kuchni, tak? Przy pomocy? No, siostra Aldona mi powiedziała, że tam są dwie zakonnice, nie? Ale ja mogę im pomagać, bo zawsze co trzy osoby, to nie dwie, nie? A oczywiście. Każda inną zna kuchnię, bo ja na przykład znam typowo śląską kuchnię, bo ja jestem bitą Ślązarą, nie? Z pradziadów. Tak, mówiłaś. No, ja jestem Ślązarą, także ja uczyłam się gotować patrząc na ręce mojej prababci, babci, mamy, a później sama próbowałam i no i tak jakoś wychodzi mi to. Monika, po 20 latach bezdomności tak, trafiasz do domu, który da ci spokojny sen, możesz patrzeć w przyszłość ze spokojem. Nie pytam cię, jak to doceniasz. Bardzo. Tylko czy będziesz potrafiła po tak długim czasie na ulicy po prostu jakby przywyknąć? Tak, do... bo ja mam, panie redaktorze, ja mam wszystko szybką klimatyzację. Że, ale zależy też dużo od ludzi, a to jest to, że w Dylakach znam parę osób, bo były tutaj, chodziły do Nadziei, także wiem, kto tam jest w Dylakach już, u siostry Aldony. Także bardzo sympatyczne osoby. No nie boję się, a wezwania są dobre, bo coś znowu uczą. Ja się nie czuję na swoje 60 lat, to mnie te nogi, to jak to mówią, ja jeszcze nie jedną małolatkę przeskoczyłam po zanim bieganiu. No tak, bo ja i tak się dziwią, że ja ile? Półtora miesiąca leżałam po trzech przeszczepach, trzy razy mnie brano na stół, co już mówiłam. I ja chodzę bez kul, bez wózka, bez niczego. Mhm. Bo ja powiem, dopóki Bozia mi da to, że mogę chodzić sama, chociaż kuś tych, będę chodziła sama. A jednak pan redaktor, kule, tak, ani reklamówki, ani nic, bo to już znowu przeszkoda. No i muszę uważać bardzo na wyboiste drogi, na przykład bardzo źle mi się chodzi po bruku takim kamieniastym, no tak. Dlatego patrzę chodnik, jak sobie dzisiaj chodzą, chodnik patrzę, tam jest ładne, płaskie, to przeszłam sobie, patrzę, auta nie jeżdżą, Bóg na drugą stronę szybko i wolę, bo to wtedy powoli, no w sumie to przeszłam sobie było pola dzisiaj w nocy, powolutku, dziełapka odpoczęłam sobie, no tak, no się, wie pan redaktor, policja, oni wiedzą, że ja nie chcę, a tutaj, gdzie miałam, mówiłam te rzeczy, tutaj koło szkoły, tak, naprzeciw tego, to skradziono mi wszystko. Dowód mi skradziono, dowód ten, później tam rzeczy, buty mi skradziono, które sobie kupiłam za swoje pieniądze, bo często Ola ma dla mnie też jakieś buty, ale jak ja mam, to ja nie biorę, nie? I pozostawię tylko tam klapki i tego. Ja dzisiaj nawet tam rano byłam zobaczyć, poszłam, zobaczyłam, co to poukładałam, żeby to jakoś miało ręce i nogi i zobaczymy, panie redaktorze, czy będzie tak samo jutro ułożone, bo ja jutro wyjeżdżam, Marta przyjdzie o pierwszej po mnie tutaj, mam tutaj czekać. No i pojedziemy, nie? Do siostry Aldony.
Jasne. Tylko siostry Aldony nie ma, nie? Bo jest gdzieś w delegacji. Mhm. A jeszcze były takie pytania, czy udało ci się w końcu skontaktować z synem, czy nie? Nie. 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 Czy gdyby widział ten film, mogłabyś go pozdrowić albo no coś oczywiście, powiedzieć? Jak powiedzieć, zawsze jest w moim sercu i zostanie tak samo synowa, wnuki, wnuczki. No i Paweł, jeżeli możesz, odnaleźć mnie. Masz reportaż, poglądasz, może się dowiesz, gdzie jestem, nawet przez kamery. I zawsze możesz przyjechać i nie ma sprawy. Bo sama jestem ciebie bardzo ciekawa, czy jesteś dalej tak elegancki chłopak, jak byłeś. No. Monika, uprzejmie ci dziękuję. Ja również dziękuję. Zobaczymy bardzo. Się w Delakach, natomiast życzę ci wszystkiego dobrego, jak zwykle. Ja również bardzo dziękuję i bardzo pan redaktor mi już w ogóle chciał ze mną rozmawiać. I życzę też dużo szczęścia i powodzenia. I wszystkim w ogóle, którzy mnie oglądają, życzę dużo zdrowia, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. I dziękuję bardzo państwu.